Przyjaciele, przyjaciela. Mój przyjaciel miał na imię Michał. Michał miał porażenie mózgowe, nie mógł chodzić i był osobą niepełnosprawną. I spędzaliśmy razem mnóstwo czasu. Rozmawialiśmy o grach komputerowych, pasjonowaliśmy się sportem, piłką nożną, Harry Potterem, wieloma tymi rzeczami, którymi pasjonowali się nasi rówieśnicy te kilkanaście lat temu. No i dzisiaj dzięki polskiej transformacji nie mam tego przyjaciela, bo Michał między innymi z tego powodu, że jako osoba niepełnosprawna, on i jego rodzina nie dostawali odpowiedniego wsparcia od państwa polskiego, oni już tutaj nie mieszkają, wyjechali do Francji, ich tutaj już nie ma. Straciłem przyjaciela przez polskie państwo, przez jego opieszałość, przez brak sumienia, przez brak serca ludzi u władzy ze wszystkich opcji przez ostatnie 25 lat. Polska transformacja ma ofiary. Polska transformacja ma na sumieniu los osób niepełnosprawnych. Los tych wszystkich osób, których dzisiaj nie ma w Polsce, ponieważ nie dostały odpowiedniej pomocy, ponieważ tej pomocy nie dostają. Ja chciałem dzisiaj bardzo podziękować wszystkim, po pierwsze za to, wszystkim tutaj obecnym, za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten protest. Ja mam ogromną nadzieję, że to jest ostatni protest osób niepełnosprawnych w historii Polski, że już nigdy nie znajdziemy wymówek na to, aby ludziom, którzy doświadczyli strasznych zrządzeń losu, skąpić pomocy, skąpić serca, skąpić wsparcia. To się nie może powtórzyć. Nigdy więcej! Chciałem wam podziękować za to, że tutaj jesteście. Chciałem podziękować organizatorom tego zgromadzenia. Porozumieniu Kobiet 8 marca, Płotowi Syrena, Związkowi Inicjatywa Pracownicza i wszystkim pozostałym organizacjom, a szczególnie Strajkowi Kobiet, bo jesteście tutaj codziennie, bo wspieracie ten protest każdego dnia. To jest wielka sprawa, to jest wielki wysiłek. Bardzo wam za to dziękuję. Słuchajcie, głęboko wierzę w to, że mimo tych wszystkich murów i tych barierek, osoby, które 14 czy 15 dzień protestują w Sejmie, są z nami, że nas słyszą. Zawołajmy specjalnie dla nich. Jesteśmy z wami! 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 To się nie może powtórzyć nigdy więcej. Solidarność naszą bronią. Wszystkiego dobrego. Nie tylko na 1 maja. Solidarność naszą bronią. Szanowni Państwo, ja